Siemaneczko, z tej strony Push Barber. Barber, tyle razy, ile cię proszę, żebyś nie zaczynał sam odcinków, bo czasami twoje odcinki są popieprzone, bardzo popieprzone. Ale to jest bardzo fajne, ty masz ze mną nie gadać w ogóle i wysłać mojego pomysłu na ten odcinek, tak? Ale dobrze, ale dlaczego tak chcesz zrobić? Dlaczego ty się w ogóle nie słuchasz? No bo ja mam świetne pomysły i ostatnio ty nie masz żadnych pomysłów, więc ja wszystko wymyślam, a ten jest najlepszy. Nie, akurat dobra, ja wszystko... nie przerywaj mi. No dobra, no... Nie odzywaj się. Będę w stanie tego wysłuchać, ale jeżeli się będzie zły ten pomysł, to nie zgadzam się, po prostu się nie zgadzam. No dobra. No to co, no wiesz, Wiola mnie nie lubi, ja jej, no. No, ona mnie za nic nie lubi, no to się zemszę na niej, będę chodził cały dzień i mówił, będziemy na nią mówić, że jest gruba. Że mam ją wyzywać od grubasek. Tak, i się będzie denerwować. Stary, ty widzisz siebie? Ty nie jesteś chyba, nie należysz do najchudszych. Ja mam anoreksję. Stary, w porównaniu do niej masz anoreksję, tak? To chciałeś powiedzieć? Tak. Nie, no nie sądzę. Stary, no też jesteś troszeczkę otyły, więc dlaczego powinieneś ją wyzywać od grubasek? No to jest bez sensu troszeczkę, nie uważasz? Bardziej będzie się tym denerwować. Nie, ja się na to nie zgadzam, stary. Ja się na to nie zgadzam. Stary, nie, chodź. Masz mnie szarpiesz, no? Cały czas, ja jej nic nie zrobię, ona cały czas mnie wyzywa, cały czas mówi, żebyś mnie wrzucił z kanału, cały czas mi dokucza, cały czas, nie wiem, pluje mi do jedzenia, masz za co się zemścić na niej i nie będę, stary, z tego sobą nagrywać. Nie będę tego z tobą nagrywać. No stary. Nie będę, stary, nie będę. Ja nic nie zrobię, nie będę. To sam. Nie będę. Siemaneczko, z tej strony Push Barber i witam was na kanale Kamuś. Ja nienawidzę Wiolkier, wiadomo, ona mnie, więc pora się zemścić i cały dzień będę ją wyzywać od grubasy. Kamuś nie chciał sam tego nagrywać, więc nagrywam to sam. I pamiętajcie, żeby zostawić taki sam czerwony przycisk, jak widzicie mnie na palcu, tutaj na dole. Zapraszam was do oglądania. Siema Rafał, pomożesz mi dzisiaj z Wiolką? No bo słuchaj, wiesz, ona mnie nie lubi, cały czas na mnie krzyczy i mnie wyzywa, ja nic nie robię, próbuję być dla niej miła, ona i tak wszystko robi, żeby mi zrobić na złość. To dzisiaj się po prostu chcę na niej zemścić i wyzywać ją przez cały dzień od grubaser. Pomożesz mi w tym? Wiesz, nie wiem czy powinienem, bo... Ale Rafał, ale wiesz jak ona ostatnio mnie uderzyła, wiesz, pamiętasz? Pomogę ci, ale pod jednym warunkiem, że mnie obstrzyżesz. Obstrzyżę cię. No to do gadania. Dobrze. Rafał, lecimy z nią grubo. Ty, chyba, niedługo ciuchy przestań dla ciebie produkować, bo nie będzie takiego szkodniaku. Do mnie mówisz? No, do kogo? Wiola, ale ci się przytyło w ogóle ostatnio. No tobie też się przytyło i co? No i nic, ale... Ale większy ode mnie. Kiedyś, ale ty jesteś dziewczyną. Kiedyś się dłuż normalne śniadania, ty tam, no... No normalne, jem... Aha, no masz rację, w ogóle nie jem śniadań. Jak nie jesz? No nie jem. No, a później jeździsz sobie wieczorkami na Maka, tak? Nieprawda. Widział ostatnio... Ale w ogóle co ty się zacząłeś do mnie przywalać? Ja nigdy nie miałeś tego problemu. No ale patrzę tak na ciebie, no i weź się za robotę. No ale weź, to się nie mogę. Rafał, Rafał, ona już się w kadr nie mieści. Ja weź, odezwa. Ty, chyba udało się, co? Łatwizna to było. Dawaj jeszcze po no to chodź. Z tym grubo. Wiola! Odejdź ode mnie! Jesteś taka gruba, że się nie mieści w kadr. Dobrze, no ale ty jesteś jeszcze grubszy i się w ogóle już nie mieści. Masz dupę jak ósemka. Zostaw mnie! Zaraz Kamuś przyjdzie, to zobaczysz! No i co mi zrobi? Leż stąd nadbity pyt, bo nie jesteś kurwa gruba u siebie! Ujujuj, gruba świnka się obraziła. Zaraz, co ty się odwala? No powiedz mu, o co chodzi? Masz to stąd wywalić! Możesz powiedzieć, co robisz? No, to co mówiłem, no. Ale stary, prosiłem cię, żebyś nie nagrywał tego odcinka. Ile razy można cię prosić? Dlaczego wyzywasz ją od grubasek, skoro sam jesteś pulchny? No jesteś pulchny, stary. Ze mnie zacznijmy od tego 4 razy. No, to czasami się dzieje. Z tyłu w samochodzie nie możesz siedzieć, bo się nie mieścisz. Ale stary, dlaczego ją wyzywasz? No bez przesady. Zasłużyła sobie na to. Jak zasłużyła? Nie masz takiego prawa. Znaczy, no dobra, no czasami mnie denerwuje, ale no bez przesady, no. Cały czas mnie wyzywa. Przyciągnął kocioł garnkowi, no stary, no. Bez jaj, no się troszeczkę uspokój, tak? Bo jeżeli nie przestaniesz, to ja zaraz zobaczę, co zrobię. Jeżeli nie przestaniesz. No zostaw mnie! Od kiedy w ogóle... W końcu Lana Krótką wzięłaś się za sprzątanie, ty przynajmniej schudniesz. Ty też byś się kiedykolwiek za coś wziął. Ja pracuję cały czas, nie jak ty. No, ty właśnie nic nie robisz. Jak takie... Jak taka hodowlana krowa. Sprzątaczka domowa, kura. O, popatrz, Wiola. Jedyne co potrafi to płakać, nie? Nic więcej. I krzyczeć, i krzyczeć. I jej, stary, i wpierdalać ile wlezie. Przynieście czekoladę? Co wam pozwalacie? Stary. Co pozwalacie? No przecież wiesz, no. Patrzcie, czy słodko. Oddawaj tą kamerę. Stary, to nie jest śmieszne. To nie jest śmieszne, no ryczy. Nie jest śmieszne, stary. Mnie to śmieszy. Nie jest śmieszne. No, kurwa, płaczę, ty jesteś normalny. Dobra, wyjdźcie stąd, wyjdźcie w tym momencie stąd. Ile razy pijaczy w tym pokoju? Wszystko okej? Nie. Zdęcałem się nad tobą, tak?
Dobrze, pogadam z dziadkiem. Coś załatwię, Wielka. Słuchaj, jest sprawa, musisz mi pomóc, bo Barber przesadza. W sensie, Wielka się poryczała. Wielka jest jaka jest, wiesz, że jest denerwująca, ale przesadza, bo wyzywa ją od grubasek, a sam chudy nie jest, stary. No nie jest. No nie jest. W ogóle nie jest. W ogóle nie jest, dowalmy mu. Nie wiem, nie jestem w stanie ci oszacować, dlaczego ją wyzywa. Po prostu nie wiem, próbuję się poczuć jako lepszy. A, czyli chce się dowartościować. Nie, podobnie zastrzała mu za skórę. I to jest być może prawda, ale przesadza. Więc dajmy mu nauczkę. Dajmy mu nauczkę. Trenera wiesz, że łatwo przekonać na swoją stronę. No tak, no trener to jest taki, że jak mu powiemy, to oczywiście stanie po naszej stronie. Chorągiewa, to co, mamy iść go wywalić z domu, czy co? Kogo? No, Pusza. Nie, stary, zróbmy to co on. Wyzywajmy go od grubasów, zobaczymy jak się poczuje. Czysta przyjemność dla mnie. Tylko zawołaj trenera, zawołaj trenera. Generalnie cudowny pomysł na film. Wspaniały jest ten odcinek. Dobra, zawołaj trenera. Dlaczego ty jesteś taki bezczelny? Tak? Chcielibyśmy przeprowadzić z tobą rozmowę, bo dostaniesz zaraz w ryj. W sensie mam ochotę ci po prostu trzasnąć w mordę. Czasami, no, naprawdę. Mogę się wytłumaczyć? Nie. Chodzi o tą sytuację z Wielką, tak? Tak, chodzi o tą sytuację z Wielką. Pusz mi zaproponował, że mnie obstrzyże zamiast za wyzywanie. Powiedział, że nawet ty się na to zgodziłeś. Co? Za wyzywanie? Tak. Za wyzywanie? Takie rzeczy? Ale, bogiełocie? Stary, ile jest warte? Za fryzurę? Ile jest warte obstrzyżenie? 40-50 zł? 60-50 zł? Ale on powiedział, że wszyscy bierzemy w tym udział. Nie. I co? I to jest powód, żeby wyzywać dziewczynę? Znaczy rodzinę, stary. On rodzinę własną wyzywa. Ja nie chciałem. Dobrze, ja ci dam 100 zł plus strzyżenie. Co ty na to? Ale nie, to już nie od niego. Ale nie. Ja ci dam 100 zł plus strzyżenie za to, że będziesz wyzywać Pusza od grubasów. A. I nie da się namówić następnym razem. Za jakąś marną fryzurę się sprzedajesz u Barbera? No w sumie macie tacy trochę. No w sumie na pewno macie tacy. Nie powinienem. No nie powinieneś, zachowałeś się jak frajer, no. Tak. To tyle wiemy. To jestem w stary, on się przyznaje do tego bezpośrednio, że jest frajerem. Nagrywasz z nami film i to będzie takie, wiesz, takie rozgrzeszenie. A, okay. Co tam o tyły? Ty, ulanie, zjadłeś już? Świniaku, co tam? Stary, dlaczego tak do mnie mówisz? A czemu musisz jechać świnko? Cały czas się pomagam, słuchaj, jestem cię dobrym kolegą. Gdybyś nie zasłużyłem sobie. Gdybyś był świnią, to byś miał... No, to będziesz obcięty. Ty będziesz dzisiaj ładnie obcięty. A ja nie chcę od ciebie obcinania, żeby nie wystarczy. Zapamiętam sobie. Ulanie, co jeden. Zjadłeś już obiady? Stary, może ci... Nie, możesz mi zrobić. Może ci do tego, do... narzucić, do kryta, co? A czy wiesz, ja naprawdę wszystko rozumiem, ale ty kamerę sobie nie wyzywałem. A raz o co ci chodzi? No naprawdę, to się tyle rzeczy. Tak? No dobrze, no, no robisz, no i co? I... Ty będziesz chodził mnie wyzywał. Ale stary, ty, a ty co przed chwilą robiłeś? Ale, no, stary, ale co przed chwilą robiłeś? Ja to coś zrobiłem. Ale co? A ile się mnie robiła złego? Ile to mnie uderzyła? Ale dobra, ale to ty to wymyśliłeś. Ale szanujmy się, kłamiemy? Ja się zajmę. No dobra, to ja już mogę ci powiedzieć wprost, że będę cię nagrywać przez cały dzień i będę mówić do ciebie grubasie i zobaczymy jak będziesz się czuć. Dobrze. No to, no to był, okej. Okay. Co tam gruby? No w porządku. Właśnie... Gruby? Chyba muszę na dietę przejść. Gruby świniak. Daj mi coś powiedzieć. Wielka generalnie wpierdala świnia, je cały czas dużo, a ja cały czas siedzę na diecie, mam chorą tarczycę. W dzieciństwie na astmę brałem bardzo dużo sterydów, przez to bardzo dużo przytyłem. I cały czas sam wiesz, że ćwiczę, próbuję schudnąć i to jest, śmieszy cię stary. To jest inaczej, jak coś jest otyły, bo... okazuje się, że mam tarczycę. On mówi, że on się tłumaczy, że ma tarczycę chorą i że dlatego nie może schudnąć. Aha, i to jest powód, żeby wyzywać innych, tak? Bo ty masz, jesteś chory, to... Ale ile razy Wielka mnie uderzyła, ile razy mnie wyzywała, ile razy wszystko, a ja cały czas próbuję być dla niej miła, ona cały czas, że chce mnie wyrzucić. Stary, to, że masz chorą tarczycę nie usprawiedliwia cię, że wyzywasz ludzi i że ich obrażasz. Wielka sobie zasłużyła. Stary, ona płacze teraz przez ciebie w garażu. I to jest normalne według ciebie, ale tak? Porównaj to, że ona raz się popłakała do tego, co ona mi zrobiła. A to wypadałoby się pogodzić chyba, nie? No i czy z nią pogodzić? A bo wiesz co, nie pójdę się porodzić. Dlaczego? Bo to jest niesprawiedliwe, stary, bo ona nie jest chora, ona po prostu wpierdala jak świnia, a ja jestem chory na tarczycę i to jest inny rodzaj bycia grubym, bo gdybym ja nie był chory, to bym był szczupły jak palec, a ona po prostu jej marnuje szansę na bycie chudym, tak? To jest, nie, stary. Nie, no stary, idź się z nią pogódź. Nie, idź się z nią pogódź. Nie będę się rodził z grubasami z wyboru, ja nie miałem takiego wyboru, tak? Aha, czyli uważasz, że ona miała wybór, tak? No ona ma wybór, bo ja cały czas tylko piję wodę. Piję wodę i jem suchy chleb. Z grudy. Ale jesteś gruby. I co mnie to obchodzi, czy to przez chorobę, czy nie? Jesteś gruby. Nie chcesz się z nią pogodzić, to ja również będę cię ciupać, dopóki się z nią nie pogodzisz, grubasie, rozumiesz? I gówno mnie obchodzi, że jesteś chory. Jesteś grubasem. No to nie jesteś... A ty jesteś...
fajnym kolegą. A ty jesteś grubasem. Może być coś ze sobą schudnąć. No, zrób coś ze sobą. Co, choroba ci nie pozwala schudnąć? Sam wiesz, że trenuję cały czas. Ja poza naczynkami cały czas trenuję. No, tak. Chyba z dziewczynami. Trzymam dietę. No, ja już widziałem, jak trenujesz, stary. Ty dietę, słyszałeś? Ja ostatnio KFC mu przywoziłem. Bez kitu. Ja na naczynki. A bez kitu, może on kłamie z tą chorobą? No, myślę, że tak. Może ty kłamiesz z tą chorobą? Co możesz pokazać? Nic nie pokażesz, grubasku, nic nie pokażesz. Naprawdę mam szeroką szyję. Tak. Tam masz szeroką szyję, bo ci kość tam ugrzęzła po KFC, stary. Ugrzęzła ci tam kość, stary. Stary, ty jesteś gruby, bo ci kość ugrzęzła od KFC. Nie mów tak do mnie. Kość. Dobra. No dobra, już, co? No co, szczęśliwy jesteś? To, że jesteś wielki, to nie znaczy, że możesz tutaj nas bić, stary. Tak, idzie na kompas się schować. Jeśli, że tam nie pójdziemy, to... Dobrze, na chwilę dam ci spokój. Idź się pogodzić z Wiolką, to obiecuję, że nie będę cię wyzywać od grubasów. Idź się pogodzić z Wiolką. To ona powinna prosić o przebaczenie. Śmieć, oblechł, najgorszy. Nie chcę po dobroci, to się śmiejmy z niego. Nie było. Chwilę. I co? Słuchaj, mamy opakowanie po maku. Weź za łóżką to schowaj i powiemy, że to w pieprzach. Cały czas jak nie widzimy. No to prawda, chyba on nie cały czas maka. Nie, właśnie nie. Serio, on serio jest chory. Tutaj pasuje. On serio ma chorą tarczycę. Naprawdę. A ile razy jadł maka przy mnie? No jadł, ale nie je jakoś dużo. Stary, nie je. On jest serio chory na tarczycę. A Wiolka serio jest gruba, bo w pieprza, no. No nie oszukujmy się, dreżasz, doskonale o tym wiesz, że Wiolka je jak świnia, no. A musisz mówić i sam mówisz, żeby nie wyzywać, a sam teraz wyzywasz jeszcze przy ludziach. No dobrze, to, że ja sobie mówię tutaj. Tylko Bylona, Bylona o tym nie wiedziała, rozumiesz? Dobra, okej. Ona jest gruba z wyboru. No dobrze, no nie powiem jej. No ale doskonale wiesz, sam się śmiejesz, tak? No dobrze, cicho. A on jest z oblechem, najgorszym śmieciem brudnym i on też dużo je i nie mów, że nie, bo ja widziałem jak wpierdolał, jak nikt nie widział, to na boku. No dobra. No, ja to... Gdzie to schowałeś? Gdzie to schowałeś? Czy nie? Czy bardziej za łóżko. Dobra, dawaj, że barber! Puszę! Pusz jest bardziej obrzydliwy od góry. Pus! Nie pić, pusz! Pusz! Pusz barber! Chodź na chwilę, stary. Chodź, bo to jest obrzydliwe, co robisz. Chodź. Chodź. W swoim pokoju coś znaleźliśmy. Ściemniawczu jeden. Aktorze. On dobry aktor. No dobry aktorek z ciebie. Chodź. Ty, no bo zaraz jutro tutaj dojdziesz, stary. Tak wolno idziesz. Chodź. Może pieśni mu tu zainstalujemy. Ulańcu, chodź tutaj, patrz, co dla ciebie. Poczekaj, usiądź sobie i zjedz, dokończ to, czego wcześniej nie dokończyłem. Maciek, Macini, to jest twoje. No, a na kamerze to wiadomo, że odrzucisz. Sary, przed całym internetem Pokazujemy, jak wpieprzasz i jak kłamiesz tą chorobą. Jaki jesteś obrzydliwy, wszystko widać, wszystko jest, żeby za łóżkiem chować. Nie, każdy stary, się tak tłumaczy. W tym pokoju był Jaszu wcześniej. Każdy tak się tłumaczy, stary. Każdy, wszyscy, ja cały internet widzi. Ja nawet jeździłem stąd autem. Stary, jechałeś do McDonalda, widziałem. W nocy wyjeżdżasz w McDonald's 24 na dobę. McDonald's 24 na dobę, stary. To jest naprawdę smutne, nie wiem, podstawiacie mi, że niby... Dobra, takie tłumaczenie właśnie. Nie próbujemy cię brać. Jak się śmieje, grubasek. Wiesz, że zjadłeś. Wiesz, grubasku, wiesz, że to zeżarłeś, nie? Wiesz. Dziewczyna serce z takim brzuszkiem, co? Jezu, zaraz mu rośnie drugi, jak będzie tak jeść cały czas tego McDonalda. Wychodzę, bo jest taki śmietnikowy człowiek, że... Sobie żartujesz ze mnie, wrabiasz mnie w internecie, chcesz, żeby się ludzie ze mnie śmieli. Sam dobrze wiesz, że bardzo ciężko trenuję. U ciebie w domu nie mam warunków, żeby jeść normalnie. Jedynie u siebie w domu cały czas sobie lutuję. Staram się może schudnąć, robię sobie badania, cały czas biorę leki. A ty bierzesz się, cały czas ze mnie śmiejesz. To naprawdę jest przykre, jeszcze mi podkładasz rzeczy. Sam dobrze wiesz, żebym nie ruszył McDonalda, tak? Sam dobrze wiesz, jedynej McDonald's, jaki ruszyłem, to sosy na odcinku. I to tyle. Gdzie ty idziesz z tą kamerą? Chodź tu! Wytłumacz wszystkim ludziom, że ja nie jadłem tego marza, no stara, no wiesz, jaka jest prawda. Wiesz, że ostatni raz, kiedy jadłem McDonalda, to na odcinku, kiedy jedliśmy sosy. I tylko wtedy. Teraz perfil, nikt ci w to nie uwierzy. Jest mi naprawdę przykro. Ale zakisił się ten mak tutaj w tym pokoju. Zakisił, tak śmierdzi. Jezu, wiesz jak ten pokój śmierdzi? Ten pokój śmierdzi jak McDonald's. Jak McDonald's, jakby to był McDonald's. Jakbyśmy otworzyli McDonald's gdziekolwiek, to byśmy mogli tutaj. Weź tam z potwałdy, wyciągnij mi ci za. Tam ogrzewasz od razu. Masz piekarnik pod fałdą. Wiesz, co możesz ci wyciągnąć? Sary, co możesz wyciągnąć?
zobaczymy, co ma pod... To możesz wyciągnąć. Weź mi spod fałdy ci z burgera i z frytkami wyciągnij. No, chodź, nie? Może być Big Mac. Podwójnego ty, materiału. Big Mac może być. Wioli się wystarczy chyba ten materiał, ona będzie zadowolona. Dobra, Wiolka, wiem, że płakałaś przez to, że cię push zjechał. Ale mamy materiał dla ciebie. Mamy materiał dla ciebie, który powinien ci poprawić nastrój. I wyrównać rachunki. Wyrównać rachunki. A co on tu robi? On nie. Też był po naszej stronie. Tak, po naszej stronie. On jest tak... Pomagał, serio. Zobacz ten materiał. Tak, a przed chwilą mi jemu pomagałeś. No bo trener to taka trochę chorągiewa, ale teraz jest po naszej stronie. Dobra, zobacz materiał, Wiolka. Co, Wiolka? Co słabo. Że co? Co to w ogóle ma być? On to zasługuje, żeby jeszcze bardziej go ciupać. Jeszcze. Jak on się tak zachowuje. Wiolka. Od grubasa nie wysyła, grubas sam jest. Ale Wiolka, my go bardzo mocno pocisnęliśmy. On ma pić tłuszcz na dworzu, czaisz? Tak. Pączki zostały, dawaj mu te stare pączki. Wiolka, ja nie będę czegoś takiego robić. Dlaczego? Ja ci pomogę bardzo chętnie. Nie, Wiolka, ty jesteś taka sama jak on. Nie. To wszystko się wyrozumie, to jest on jedno... On sam zaczął. Ja bym w ogóle tego nie zaczynała. On sam zaczął. Ale ty mu dopiekasz codziennie. Dzień w dzień. No i co z tego? Ale ja nie mówię mu, że jest jesteście... grubasem. Ale jesteście tacy sami. Ale nie mówię mu, że ale jest jesteście tacy sami. Nie jestem taka sama jak on. No jak nie? Nie mówię mu, że jest grubasem, tylko mówię, że go nie lubię, bo go nie lubię. To jest różnica, ona go nie wyzywa, że jest gruby, tylko go wyzywa, bo po prostu go nie lubi, a nie dlatego. Dobrze, ale Wiolka, ty słyszysz, co mówisz? Każesz go wywalić na dwór, żeby pił olej. Tak. Nie, nie będę czegoś takiego robić, no to jest niehumanitarne. Nie. Mamy go zmuszać, żeby pączki jadł, czy co? Tak. Nie, nie zmusimy, ja go nie zmuszam, ty? Znaczy ja mógłbym to zrobić. Nie, dredziarz. Dredziarz, to ona się zachowuje tak samo jak on. Nie, wy to wszystko to do jednego wora, bo wszyscy jesteście tacy sami. Proszę, dredziarz, spójrz. Nie, Wiolka, bo zaraz ja ciebie zacznę wyzywać. Zostaw mnie, bo ja go nie wyzywam od tego, jak wygląda. Tylko mówisz, że jest debilem i że go kurde nie lubię, bo ja go nie lubię. Lubię. Nikt go w tym domu nie lubi, a ty go trzymasz nie wiadomo po co. I taka jest prawda. A on nie, się tak nie, zachowuje. Wiolka, ja... I zasługuje, żeby tutaj być, rozumiesz? Ja rozumiem, dlaczego mógł się tak zachować. Rozumiem, tak? Ale tak? To co, on nie ma innej obrony? Przepraszam bardzo? Moc, no właśnie, mocno go zjechałaś. No moim zdaniem podacie sobie rękę. Jak podacie sobie rękę, no to okej, no. Albo się pogodzicie, albo dalej będziecie się tak wyzywać. No nie, no to ja w końcu zrobię krzywdę i wiesz, że jestem do wszystkiego zdolna. Dobrze, ja idę się zapytać jego. Push, co? Słuchaj, mam dla ciebie propozycję. Przestaniemy to robić, jeżeli zmądrzałeś się pogodzić się z Wiolką. Wiesz co, naprawdę może jej faktycznie było przykro, nie przemyślałem tego. Wiesz, generalnie jest mi smutno, że ona cały czas tak tam mnie wyzywa, bije. Nie biła cię, stary. Ile ostatnio co mi zrobiła tutaj? No dobra, no to raz. No raz go walnęła, no. Kilka razy jeszcze na scenach wcześniej. Dobrze, pójdziesz się z nią pogodzić? Pójdę, ale słuchaj, może faktycznie pomyślałem, nie chciałem, żeby jej było przykro. Że po prostu ja już chciałbym, żeby już mnie nie wyzywała. Ty, i... albo po prostu nie jest ci wcale przykro, tylko po prostu jest ci przykro, bo cię wyzywamy, stary. No jak nie, ty też możesz, dobra. O wszystko chodzi. Tu chodzi o wszystko, ale dobrze, skoro chcesz pierwszy wyciągnąć rękę, dobrze, zróbmy to. Ja nie mam sprawy, jak ci łóżko to będzie do wymiany. Cię przepraszam bardzo, nie chciałem. Ja mam w dupie twoje przeprosiny. Ja z takimi śmieciami jak ty nie rozmawiam. Chcesz mi podziękować? To wynoś się stąd i nie wracaj. Tak mi podziękujesz najlepiej. No co się tak gapi? Nie no. Wiolka. Widzisz, aż stukam przez ciebie. Wynoś się. Wiolka, może byś się z nim pogodziła, no. Nie! On jest dla mnie fałszywcem. Dla mnie też. No ty lubisz takie osoby. Przyciągasz. Generalnie widzisz, konflikty same są, cały czas się wyzywają. I to jest twoja wina. Bo do tego ci wprowadziłeś. Zadowolony jesteś z siebie? Cały czas jakieś konflikty i po co to komu? Taki jesteś szef, czy nawet nie umiesz dobierać ludzi. Ja bym właśnie jedną osobę wywalił. A co sugerujesz? Co sugeruję? No tak by było lepiej, no? Się nie kłócił i... Ile razy ma... Ale wiesz, on też bierze pod uwagę ciebie. Dredziarz bierze pod uwagę ciebie w tym momencie też. Ale o czym on mówi? Dla dobra kanału. Wszystko trzeba... Ale chodzi ci o tego grubasa. Tak. No. No chcesz się chodzić o niego, czy o... A ty porównujesz w ogóle, kogo ty chcesz porównywać? Chcesz push zamiast Joli? Push będzie nam gotował? Co? Nie! On... Jak to? Pucharkę chcesz nam zabrać z domu? Ale mi nie chodziło o to, tylko dlaczego stawiacie to w takiej sytuacji, no że bo chcecie... No go nie wrzucić... lubimy, nikt go w domu nie lubi. Adam też go nie lubi. To ty tylko sprowadzasz go, gdzie nikt go tutaj nie chce, nikt się nie przejdzie komfortowo. Ja nie rozumiem jednej rzeczy tutaj. Skoro są konflikty i kłótnie, a Viola jest tutaj z nami, jest od samego początku, czemu ktoś miałby tutaj nam przeszkadzać i doprowadzać do takich dziwnych sytuacji, gdzie musimy cały czas prowadzić jakieś konflikty. Wojny, niepotrzebne sprzeczki. Zobacz, widzisz, co się teraz stało? Widzisz to? To jest wszystko właśnie przez to. To jest właśnie przez to, że się cały czas są jakieś awantury. Nie wiem, moim zdaniem wina jest obopólna.
nie. Tak. Nie, no jest też trochę twoja, bo to ty sprowadzasz tu kogoś, kogo nikogo nie chce. No i co? Gadałem z Wiolką, oni chcą cię w ogóle wrzucić z kanału. Prosili mnie o to, żebym to zrobił, ale wiem, że Wiola też ci zrobiła, zaszła z góry. Staram się być obiektywny jak najbardziej. Ale sam wyszedł było, nie? Ja wiem, dlatego staram się być... Zrobiłeś dzisiaj głupią rzecz. Naprawdę głupią rzecz zrobiłeś. Jest mi naprawdę głupio, bo to już nie chodzi o to. Chodzi o to, że nie chciałem, żeby jej było przykro, bo... Mimo, że zasłużyła, to ja nie jestem taki, nie robię, żeby to się było przykro i... Ale gardzę po prostu takimi osobami jak Wiola za to, że się tak zachowuje po prostu. No to nie jest nie w porządku, że ja cały czas staram się być do niej miło, ona cały czas próbuje mnie wrzucić z kanału, cały czas coś sobie mi zrobi, cały czas mi pluje do jej... Stara, dzisiaj też się zachowałaś chamsko. Ale tylko dzisiaj, a wszystkie inne dni jak się do mnie zachowuje. No dobrze, no to jest fakt, no. Ale nie powinieneś. Masz nauczkę? Jest mi głupio, no i chciałem... publicznie jeszcze raz ją przeprosić, nie powinien tak robić. Przepraszam cię, Wiola, jeśli to oglądasz. Dobra, ja ten film wrzucę. Chciałem go nie wrzucać, ale go wrzucę ze względu na to, żeby ludzie mieli nauczkę, żeby się nie zachowywali tak. Słuchajcie, jak ty. Nie róbcie, nie bądźcie hamsem do ludzi, nie warto. Nie warto tak robić, żeby komu człowiek... Ja mam nadzieję, że... Słuchajcie, jeśli ktoś przez was płacze, to nie jest dobre. No, bądźcie dobrymi ludźmi, tak? Ja mam nadzieję tylko, że wyniosłeś z tego jakąkolwiek lekcję. Ja już nikomu nigdy nie zrobię nic złego. Wyniosłeś z tego lekcję, tak? Tak. Przepraszam bardzo jeszcze raz siebie, Wiola, jeśli to oglądasz.